Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa, czyli sztuka równowagi finansowej. W pierwszych słowach dzisiejszego odcinka gigantyczne podziękowania, gratulacje tutaj w imieniu, nie wiem, świata YouTube'owego, chociaż myślę, że już tysiące osób mnie wyprzedziły, dla polskich siatkarzy. Dzisiaj będzie rozstrzygnięcie tego konkursu samochodowego. Tak się dziwnie złożyło, że wtedy filmik nagrywaliśmy, kiedy chłopaki odpadli po drugim meczu z grupy, a przyszło mi odbierać ten samochód w momencie, kiedy Polska zdobyła w mega w ogóle wielkim stylu Mistrzostwo Świata w męskiej siatkówce. Także znowu te dwa światy, lansu, bansu i kontra prawdziwa praca i prawdziwe wyniki. No tutaj chyba ci pierwsi panowie mogą się tylko uczyć od tych drugich. Druga taka sprawa organizacyjna. Dzisiaj jest 1 października 2018 roku. Oficjalnie rusza moje takie biznesowe dziecko, kolejny projekt, czyli Manufaktura Milionerów. Bardzo również dziękuję wszystkim osobom, bo to kilkaset osób, praktycznie fanów Akademii, zgłosiło się do Manufaktury. Wczoraj jak Polacy zdobywali Mistrzostwo Świata, to ja również musiałem celebrować, czy chciałem, najlepszy w historii, w moim życiu utarg w ciągu jednego dnia już na tej firmie szkoleniowej. Ogromny kredyt zaufania. Od dobrych kilku tygodni pracuję nad tymi filmami dla Manufaktury, także myślę, że Was nie zawiodę. Oficjalnie dzisiaj i rusza i firma szkoleniowa, i oficjalna sprzedaż, więc wszystkie osoby, które są w projekcie, zapraszam już do obejrzenia odcinków, zapraszam do zamkniętej grupy, a my tymczasem wracamy na ziemię, do Akademii, rozstrzygamy konkurs. Pamiętacie, że zamówiłem sobie taki samochód dwumiejscowy, śnieżno-biały, o bardzo fajnych, nowoczesnych kształtach, w końcu nowy, bo tutaj kilkuletnia siódemka, kilkunastoletnia Z4, nie najświeższa X5. Wydaje mi się, że czas, jeżeli mamy tutaj nową firmę szkoleniową, czas na nowy, dobry samochód. A lada chwila rozstrzygnie się konkurs. Tutaj chyba nawet na tym filmie wtedy nie padła nazwa, jesteśmy już przy salonie, nie padła nazwa, czy nie padła żadna propozycja nagrody, więc dla osoby, która wytypowała poprawnie markę i model tego samochodu, no to udział w szkoleniu takim jednodniowym o wartości, nie wiem, 1200 zł, to pewnie tam powiecie, że to nic. Natomiast jeżeli ma ochotę tutaj pan Kuba, który poprawnie wytypował samochód, zapraszam serdecznie na wybrane szkolenie z nieruchomości lub własnego biznesu. Dotarliśmy do salonu. Muszę Was zmartwić, że tak jak BMW uwielbiam, to nie będzie to samochód tej marki tym razem, ale auto, które bardzo mi się podobało, auto, które będzie ciekawą lekcją dla mnie, które będzie jakimś powrotem do początków mojego biznesowego życia i wnioski już po odbiorze. To tylu klientów, że nie ma gdzie zaparkować. Już mamy tabliczki do nowego samochodu, tymczasowy dowód, rejestracyjkę i za chwilę naszą białą strzałę odbieramy. Hej! I mamy zakończenie szczęśliwe tej historii, czyli samochodzik, na który czekałem kilka miesięcy. Dlaczego aż tak długo, opowiem Wam już w środku. Piotrze, pokaż naszą białą perłę. Witajcie. Wiecie co, z tego salonu chciałem jak najszybciej wyjechać. Mała lekcja marketingu. Małe wspominki. Więc słuchajcie tak. Pokaż ten samochód. To jest małe auto. Wideoblog o zarabianiu, wideoblog o przedsiębiorczości, więc wydałem 40 tysięcy złotych, żeby zrobić jakąś prostą lekcję. Pierwsza lekcja to jest taka, że będziecie potrzebowali w własnym biznesie mobilność. Tak jak samochody
dla Was, uważam, można kupować 2-3-4-letnie. Tak nauczyłem się po latach, że właśnie zakup nowego auta, czy Fiorino, czy Ducato, czy Fabi, czy czegokolwiek zobaczycie, czy takiego małego żuczka po prostu się opłaca. Tu w przypadku 40 tysięcy złotych wydanych na bardzo prostą wersję tego samochodu, w ogóle są kosmicznie drogie te apy, pod 60-70 tysięcy. To jest auto za 40 najtańsze, jakie może być, z kratką, czyli cały VAT możecie sobie odpisać. Leasing przy, nie wiem, 7-8 latach to jest 400 zł miesięcznie, czyli nic. Zyskujecie mobilność, myślę, że to auto może 100-150 tysięcy kilometrów bez większych awarii przejechać. Jak robicie firmę w ogóle na początku, to można kupić poleasingowy taki samochód, ale często to się po prostu mści. Więc taka lekcja, że można. Druga lekcja, żeby nie oceniać książki po okładce, żeby nie oceniać człowieka po samochodzie. Często przedsiębiorcy jeżdżą byle czym, tak naprawdę byle załatwić dobre interesy. Czyli odróżnienie pokazywactwa, udawactwa od prawdziwej sztuki robienia interesów. To, że ktoś ma S-klasę, nie znaczy, że jest gorszy niż tego, kto ma Cinquecento, ale chciałbym powiedzieć tutaj moim kursantom obecnym, przyszłym, że nie ma to większego znaczenia. Natomiast najgorsza lekcja, jaką wyciągnąłem przez te ostatnie 3,5 miesiąca załatwiania takiego główienka, to jest po pierwsze taka, że tych aut nie ma. Zamówiłem to auto zaraz po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, czyli chyba to był lipiec, czy nawet wcześniej, to był chyba czerwiec. Wyobraźcie sobie, że poszedłem na operację ręki, wracam po odbiór samochodu, bo tych aut przyjechało chyba 14 czy 20 do salonu. Gość powiedział, że zapomniał, żeby zapisać, więc miesiąc wcześniej mówię, chcę jeszcze raz takie auto i rzutem na taśmę udało się z serii wziąć ostatni samochód. Także nie wiem, do Volkswagena, do Importera. Takie moje pytanie osobiste i do Was, YouTuberzy. Dlaczego nie ma samochodu, którego na rynku brakuje? Przecież można tych samochodów pewnie 500, 1000 czy ileś po prostu załatwić. Tych samochodów nie ma. Co do sprzedaży, ok. Co do auta, ok. Uważam, że na samochód oklejony będziemy też się uczyć teraz jakiejś identyfikacji wizualnej. Będziemy to oklejać. Uważam, że auto naprawdę w deskę, do miasta w porządku. Może nie ekologiczne, ale następny będzie ekologiczny. Natomiast najgorsze rozczarowanie miałem takie, i tu gorące przeprosiny dla Was. Chciałem, żebyśmy zrobili fajny film w salonie. Chciałem, żebyśmy pokazali Wam salon samochodowy od środka. Chciałem zrobić wywiad z handlowcem, dlaczego warto w ogóle kupić, bo ja nie wiem, ja nie handluję samochodami. Domyślam się tylko, czy przeliczyłem sobie, że bardziej mi się opłaca kupować auto dla handlowca, czy dla lektora nowe za 40-50 tysięcy, a nie używane, bo gwarancja, bo to, bo tamto. Natomiast dwuosobowy dział marketingu wielkiego salonu, który handluje Volkswagenem, Skodą i Seatem. 3 dni temu powiedział, że on nie ma czasu na takie głupie filmiki i, no i czasu niestety nie poświęci, mimo tego, że 3 miesiące trwały rozmowy, że tylko po to kupuje ten samochód, żeby zrobić dla Was 1 czy 2 filmy. Kolejny wniosek. Właściciel zoo, można powiedzieć milioner, który chętnie udzielił wywiadu, dał całą swoją firmę, głównie po to, żeby mieć jakąś drobną reklamę, ale żebyście czegoś się mogli nauczyć. Właściciel salonu, gdzie odbieram samochód, myślę, że troszeczkę fajniejszy, za tydzień, dwa, powiedział: panie Jakubie, nie ma problemu, robimy, też jestem miłośnikiem marki i tak dalej. Natomiast dwójka chłopaków po wielkim marketingu nie chce poświęcić 15 minut na to, żeby parędziesiąt tysięcy ludzi dowiedziało się o ich salonie i o możliwościach i o korzyściach, jakie płyną z zakupu nowego samochodu. Dla mnie to jest kretyństwo, a nie marketing. Jeżeli to jest dzisiaj marketing, ja takiego marketingu nie chcę. Ale dla Was jest to lekcja, że jak będziecie właścicielami firmy, to duża część pracowników będzie miała tak naprawdę tą firmę w dupie, czego nauczyłem się właśnie na tym przykładzie. Przykro mi jest to mówić, ale w takich żyjemy realiach. Ja nie chciałem złotówki za reklamę, dostałem zwykłą cenę za samochód, chciałem, żeby ktoś poświęcił nam oglądającym kanał biznesowy kwadrans swojego bardzo cennego czasu. Nie udało się. Współpracy zero. Co mogłem o zaletach, to Wam powiedziałem. I tu jeszcze takie drobne wspomnienie a propos czasów handlowych. Jak będziecie handlowcami, czy będziecie właścicielami własnych małych działalności, czekają Was w podobnych pikaczętach dziesiątki tysięcy kilometrów, żeby upolować klienta. Oczywiście to mogą być lepsze samochody. Natomiast kiedy rozpoczynałem mój biznes, to całą Polskę Seicento z kratką zjeździłem wzdłuż i wszerz z takimi tkaninami tureckimi
I na 10 takich samochodach, tylko no Fiacikach, zbudowałem bardzo dużą firmę w ciągu kilku lat. Także niech to będzie taka moja mała cegiełka do naszej wspólnej rozmowy. Niech to będą nasze kolejne wnioski. Zróbcie jak chcecie, ale wierzcie mi, że ja dzięki temu kanałowi uczę się chyba dużo więcej niż wy. Także jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Kończymy ten śmieszny dla mnie poniedziałek, bo zaczynamy bardzo motoryzacyjne historie. Tak jak na zwierzątkach oprę część swojej retoryki, tak również na różnych samochodach. Widzimy się już przy kolejnym modelu. Panów z Volkswagena z marketingu nie pozdrawiam. Rewolucje nie udały się. Resztę kocham. Trzymajcie się. Hej. Jeszcze na koniec, bo miałem napisane na kartce. Puenta tego odcinka to miało być mały, ale wariat. Będzie inna. Miej wy***ane, będzie ci dana. Cześć.